Lechii Gdańsk, Dawid Banaczek, którego poprosimy o pomeczowy komentarz. Dzień dobry, witam wszystkich. Komentarz. Niesamowicie cieszę się z trzech punktów, które były nam bardzo potrzebne. Wróciliśmy z bardzo, bardzo dalekiej podróży i to jest dla mnie najważniejsze. Chłopcy mieli, zawodnicy mieli bardzo ciężki tydzień, mecze co trzy dni. Także dzisiaj ponownie oddali bardzo, bardzo dużo zdrowia i za to im dziękuję i gratuluję. Na początek gratulacje, Dawid, pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie. Powiedz, no ta końcówka, czy któryś to już mecz w rzędu, gdzie Lechia słabiej wygląda w końcówce, to jest cały czas jakiś problem z przygotowaniem fizycznym i te połowy w ogóle ostatnio? Na chwilę obecną wynika to przede wszystkim z tego, że mamy końcówkę sezonu. Po drugie, ten tydzień był bardzo ciężki i no, tutaj bym upatrywał tego problemu. Chciałem się jeszcze zapytać, nieobecność Grzegorza Wojtkowiaka w 18, coś się stało w ostatniej chwili, czy coach decision? Coach decision. Ok. Czy ktoś jeszcze? Mam pytanie teraz już post factum. Co tak naprawdę było największym problemem, żeby przygotować drużynę do tego meczu? Czy to trzeba było otworzyć chłopakom głowę, czy też może inne względy sprawiły, że tak jak mówiłem o tym wcześniej na poprzedniej konferencji, największym problemem był brak szczęścia. To szczęście nam dzisiaj sprzyjało i w związku z tym mamy 3 punkty. Do trenera. Takie pytanie, Dawid, czy Śląsk mimo wszystko czymś się zaskoczył negatywnie, pozytywnie, bo jednak w pierwszej połowie potwierdził trener Kowalski, całkowicie oddali wam pole inicjatywę. Czy nie miałeś takiej świadomości, że przydałoby się odstrzelić drugą bramkę, żeby mieć spokój w tej końcówce, no tylko akurat nie była, aczkolwiek tym razem sam wspomniałeś, że się wam dopisało. Jeżeli chodzi o drużynę Śląska, to analizowaliśmy ten zespół przed naszym meczem. No, byliśmy przygotowani na różne warianty gry, natomiast zdecydowanie zgadzam się, że zabrakło nam tej drugiej bramki, żeby było bardziej spokojnie, zwłaszcza w tej drugiej połowie i bezpiecznie przede wszystkim. Ale no, na szczęście na sam koniec udało się nam dobić te 3 punkty do ostatniej minuty. Wiem, że to nie do końca pytanie do trenera, ale co to zwycięstwo zmienia w przypadku decyzji Lechii w najbliższym tygodniu? Czy to oznacza, że trener jest umocniony i namaszczony także na następny mecz? To nie jest pytanie do mnie, faktycznie. Także ale jak trener czuje? Trudno mi się wypowiadać. Teoretycznie dostanę informację, że poprowadzę zespół w 3 meczach i tego się trzymam.